Poglądam sobie TV-ki, co tam w dzisiejszym świecie. Co to za gówno? Jak ci ludzie tak mogą? Ja pierdzielę, tak przecież nie można wytrzymać. Dość tego na dziś. Chuj, bez Boga nie da się żyć. Kurwa, sąsiad. Aż musiałem sobie sweter przebrać. Ha! Pokonam was. Sąsiad, od teraz zostanę księdzem. Czekaj, bo na razie to nie umiem się otrząsnąć. Po czym? Tak, po tym, co właśnie oglądam. Gdzie ty jesteś? W piekle? Tak. Ale bym się nie zdziwił. Tak, jestem w piekle. Ta gra jest bardzo realistyczna. Też właśnie cię tam widzę. No przecież co, ty nie poznajesz miejsca aktualnego spoczynku twojej starej za to, że cię zostawiła? Co takiego? Bania u Beboka. No? A ty jesteś księdzem, czy kim ty to jesteś? Bo ja nie wiem. No miałem być księdzem, nie? No to w końcu jest symulator o, księdza. Nie. Czekajcie, to chyba było trochę inaczej. No w sumie... Trochę tak i trochę nie. Dlaczego? Ponieważ postanowiłem już zerwać z łatką syna ojca pary syna ojców, czyli pary gejowskiej. I postanowiłem po prostu pójść w życie świeckie, przepełnione miłością Bożą i sakramentalną. I bardzo chcę odkupić swoje grzechy, sąsiedzie, dlatego postanawiam ci wybaczyć wszystkie twoje występki. To bardzo dobrze, idź jeszcze do spowiedzi i w końcu do kościoła zacznij chodzić. Tak, ty niby kiedy byś, ty alkoholiku? Patrz na siebie. Nie będę patrzył na siebie. No to jak ty chcesz, ponieważ to nie ba, jak patrząc nie na ciebie, widzę, jak bardzo Bóg się pomylił, tworząc ciebie na swoje podobieństwo. On chyba po prostu musiał wstać rano na kacu. Że stworzył ciebie na swoje podobieństwo. Ale ty wandoliso, sąsiadę. A, sorry, to po prostu ta otoczka, wokół której ja ostatnio się trzymam. Czyli chcę zerwać z łatką złego sąsiada, chcę być dobrym sąsiadem i czynić dobro na ziemi. Chyba, żeś się za bardzo naoglądał nietypowych sąsiadów. Nie! Mówię ci, stary, ja zmieniam życie. No i pokonałem Beboka, czyli pierwszy egzorcyzm się udał. Zrobiliśmy to! Koniec hałasowania! Nawet spoko ta gruzja. Ty, ale fajna ta gra, nie? Spierdalamy stąd. Ej, czemu on przeklina? Co sąsiad myślisz o tej grze? Na razie sąsiad to nie wiem. Nie działa. Dziadostwo już po nas. Ja to myślę, sąsiad. Na litość boską trzeba mocniej po prostu. Że ta babka to chyba twoja matka za młodu. Co to się dzieje? O kurde! Ale jajca. Jestem poważnym kapłanem. Patrz, maluch! Nie jakimś klerykiem z ambicjami. Watykan przysłał mnie do Sandeville, abym odbudował spalony przez szatanistów kościół i przywrócił... Wiesz, co to przypomina, sąsiad? Ciebie. Takie trochę ukrytą prawdę z twoją matką, jak cię zostawiała. Przestań już gadać o mojej mamie. Ale ja lubię, bo to jest śmieszne. Oddaj moją wiertarkę i 5 zł. Nie oddam ci. A w ogóle jest inflacja, to oddawaj mi 2 wiertarki i 25 tysięcy złotych. Nie dam ci, nie dostaniesz. Niech chuja. Już wolę być opętany. Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim... Dobra, sąsiad, bo musimy znać fabułę. Mojego szamba zaczęło walić jak cholera. Straszny smród. Rzuciłem alkohol. O, widzisz? Mi się spowiadać. Pytam. Rzucił alkohol, a ty? Dla przykładu? To, że w naszych domach zagościły... Ty podobno też. Siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Ja nie. Znaczy, tak, jak najbardziej rzuciłem. To pijaństwo to grzech. Spoiler. Zamknij ryj! Nazywamy go Spoiler, bo czasami dostaje objawień i wszystkie kurwia. Dobre to, nie? Kto by chciał znać przyszłość?
No właśnie. Opętania to tylko dyrdy małe Watykanu, żeby straszyć chrześcijanistów. Umacniają nas w wierze, ale to wszystko nieprawda. No to się kurwa zdziwicie. Nie chcę żadnego demona. Ksiądz przeklina. Po swojemu. To jak kogoś upęda, no to niech im się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo. No, ale wiecie, to moja praca. Jaka taki ciwa. Bardzo polski obraz, nie sąsiad? To, co ksiądz robi, to jest haracz. Taki podobny do ciebie. Nieprawda. To ty jesteś Żydem. Nie, bo ty. No ja nie. Nie jestem. To zrobię za to kazanie o haraczach, że nie wolno. Nie jestem taki, ponieważ Jezu, ręce upadają. W Piśmie Świętym jest napisane, że należy dawać, a nie odbierać. Ludzi, wykaż się na wilkołaku. Jakim wilkołaku? Na tym, o. To wampir Orlok! To naprawdę on! O chuju złoty! Spoiler! Znowu się jebłeś z przepowiednią! Kurwa! Co to jest? Jesteśmy na wolności. Nie, dobrze. I zaraz, myśmy sterowali tym wampirem całym. On miał być księdzem, ja miałem tutaj realizować swoje nowe życie sakramenckie, świeckie. Na razie to ja tego sąsiad nie rozumiem. Myślałem, że ty będziesz tutaj nawracał ludzi i łaził po kościele. Nie teraz. Gotowy wam. Kazania głosił, a tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Zupełnie jak w twoim życiu. Nieprawda. Tak. Nie mów tak. Obojętnie. Hungala, bungala, zapiecze w dupala, zębata galaretka. Egzorcyzmujesz mnie czy swój bebech? W imię ojca, elemele, obróć tabelę, Orlok na czele. Ha! Dziwne te zaklęcia przy egzorcyzmowaniu. Nie powinno być po łacinie. Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klątwę. Straciłem wam. No, sąsiad, powiem ci. Gówno żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Wbijmy mu kołek w serce. Mnie nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. Do kościoła. O kurde. Do kościoła. Myślisz, że on wejdzie do teraz do kościoła? Do kościoła. Do kościoła. Nie wiem. Wampirze, zobaczymy. Rozkazuję ci. Idź do kościoła. Do kościoła. Do kościoła. Jeśli chce odzyskać supermoce, musi zrobić co mu każe. To mój popisowy trik. Szantaż. A ksiądz nie powinien tak zajdź, chyba robić. Nie mam aż takiej mocy, żeby rzucić na ciebie urok. No chyba jestem nie. Wampirem. No. Nie będę chodził po kościołach. Ja myślałem, że tym księdzem będziemy sterować. I wyślij mnie do piekła. Spokojnie, nic ci nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. Korba, torba, rike, fajke, wampirze. Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje 3 życzenia. Jeszcze mnie tu wszyscy popamiętacie. To co, wchodzimy do kościoła teraz, sąsiad? Co? No to wchodź. Orlok? O nie, znowu się ładuje. Ale ta gra to jest we wczesnym chyba dostępie, bo jest w takiej jakby... No w sumie to tam chyba pisze, nie? No. Ważne, że Beboka żeśmy, banie u Beboka rozpieprzyli. O nie, przeklnąłem, nie mogę. Gdy się musiało wyspowiadać. Ale u kogo się ksiądz spowiadał? Drugiego księdza, biskupa, kardynała czy papieża? Bo już nie wiem. W innym kościele. Tela pirobilum. Bullets for your valentine. Fajnie. Dobra, co teraz? Gameplay prohibited. Czyli co? Prohibicja? Prohibicja. Ale trzeba pić wino mszalne. Nie może być prohibicji w kościele akurat. Telefon dzwoni, odbierz. Faktycznie. W tabernakulum jest telefon, stary. Hej, słychać mnie? To ja proboszcz Torpedo. Co, nie z moim szefem? To ma być kościół. Wygląda jak Melina. To jaki plan? No w sumie ten kościół tragicznie się prezentuje. Wpadam spontanicznie. No. Zawsze są dobre, więc po co mi plan? Torpedo, odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe porozwieszać krzyże. Nie, mam lepszy pomysł. Wypuszczę cię, jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. Skąd on weźmie krzyże? Przecież wszystkie przegrałeś z pokera. Spokojnie, przemyślałem se to. Będzie musiał wykraftować własnoręcznie. Wampir będzie strugał krzyże. Jajca jak perety.
zamknęli mnie w kościele. To trochę przypomina taki paradokument, nie, sąsiad? Trochę przypomina twoje życie. Że chodzę po świętym miejscu. Że co, że niby ja tak opowiadam do kamery, że nie odpowiada mi ojcowska miłość? Dwóch ojców? Nieprawda. O, tam widziałeś? Dzwoni papuga. Dobra, co my tu musimy zrobić teraz? O, wziąć drewno. Musimy pozbierać 3 kawałki drewna. No to szukaj. No szukam. Ogórki. Ktoś sobie przyniósł ogórki do kościoła. Ty no, w sumie. Kiszone ogórki. I co? Myszynka jakaś. Tak, dobra. Musimy znaleźć kawałki drewna. Tu nie ma. Tu jest jakiś. Drugi kawałek drewna, a gdzie jest trzeci? W trzecim miejscu pewnie. U góry, Kaś. No gdzie niby, bo nie widzę. U góry. O, faktycznie, coś tu jest. Tylko jak tam wleźć? Rzekomo tu coś jest. Tylko jak tam mam wejść? Schodami pewnie. Jan Paweł II? To było ich dwóch? O kurde, ale tutaj będą głupie teksty. Tam jest, patrz. O, udało się, przeszedłem przez wózek. Teraz mam trzeci kawałek drewna. To teraz możesz wystrugać krzyże. W tej... Wyobraźcie sobie sytuację, że pokonujecie piekielnego barona i przez przypadek lądujecie... Ale akcja się dzieje na terenie naszego pięknego kraju, sąsiad. Karmić nie to szopa. Co robicie? Bo ja siedzę na ołtarzu i strugam krzyże. Ale przerąbane. Wstaw krzyże w kościele. Ciekawe, czy mogę stracić życie, jak spadnę stąd. W sumie jest... Pewnie nie będziesz mógł stąd zeskoczyć. W sumie stałem się, jakby nie patrzeć, śmiertelny teraz. Tu jakieś chochoły. Co to w ogóle jest? Jakaś wieża stereofoniczna. Ale głupoty. Dobra, wyłaź stamtąd. Właśnie krzyże tam powieś. Bardzo bym chciał, ale... O, tu trzeba krzyż powiesić. Pierwszy krzyż. Bardzo ładnie. Gdzie mam dalej iść? Tędy. Ty, słoik ogórków kiszonych. O, czemu tu ktoś napisał 666? Ja nie chcę takich symboli szatańskich wyznawać i profanować symboli świeckich. Ja chcę tutaj księdzem zostać. Coś się popsuło, sąsiad. Chyba się na studia teologiczne prędzej zapisze. Dzwoni papuga. Weź odbierz. Znowu trzeba iść odebrać. Proboszcz parafii mnie tu molestuje. Zgłoszę go. I zostanie wytransferowany do innej. Brawo. A ty skąd wiesz? Popatrz się po górnych narożnikach. Widzisz kamerki? Nie. Przecież widzę, że widzisz. Machamy. Dawaj drugie życzenie. Szybko. A co to jest to za tobą? To są szatanistyczne totemy. O kurde. To my je kupiliśmy na rozkaz diaboliny. Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Zamierzamy tu zrobić siedlisko zła. Wampirze, natychmiast zniszcz te totemy. Przekazuję ci moją niebieską moc. Przy okazji odpobracaj krzyże. Nie podoba mi się to. No nie, co my tutaj będziemy musieli, sąsiad, robić? Rozpęta się piekło. Kurde, ksiądz nas męczy. Jakiś chory ten ksiądz. No właśnie. A w ogóle tutaj pentagram jakiś. To jest jakieś posrana jest ta gra. Ten Nostradamus to gówno wie. Aha. Zamknij. Zamknę drzwi. Pierwszy krok do mentalnej rewolucji. Odwróć wszystkie krzyże w kościele. Dobra, jeden. Krucyfiksacja? Dobrze, że nie kruca fuks. Oj. Tam miałeś jeszcze po lewej, sąsiad. Trzeba zniszczyć totemy. A, niebieską rękawicą, czyli to jest moc niebiańska. Mhm. Od księdza. Tam jeszcze miałeś. Nad drzwiami, no. Tutaj. Jeszcze trzeba wejść z powrotem na górę. I porozwalać resztę tych głupich totemów. Jak można takie jakieś brzydkie rzeczy w kościele porozwieszać? Ja tego nie rozumiem po prostu.
Ale muzyka jest taka spokojna, nie sąsiad? Tutaj powinno grać Coco Jumbo na organach. Gdzie są organy? No tu nic nie ma. No a tam jeszcze ten krzyż przecież. To jest przykre. Jest, mentalna rewolucja. Jeszcze trzy te. Totemy, jak myślisz, gdzie one będą? Mi się wydaje, że one będą tutaj na dole, sąsiad. Na patrz. Dole już były. Nie, bo tu. Otwieraj. Nie ma. I że trzeba tutaj niby wejść. Hop. O, hop. O, patrz, wchodzimy na dzwonnicę, może. Niech śmieci. Biją nam dzwony. Co to jest? Ja jestem wodą. O kurde! Jeszcze nawolony teraz jesteś. Nie, zjarałem się. Aha, jeszcze lepiej. O kurde. I zaraz mi jakieś głupie rzeczy będą wyskakiwać. Ale spadła mi prędkość uderzania. Wyprowadzania ciosów, sąsiad. No, rozjebałem wszystko. Bardzo ładnie. Co tu jest? Nie możesz tego teraz robić. Odbierz telefon. Znowu dzwoni ksiądz. Trzeba wrócić na dół. Ale tutaj sobie zapierdzieliłem niezłą dawkę opium z bongo. Gongo bongo. Ciekawe jak teraz dobiorę, czy coś się zmieni. Krzyże wstawione i odobrócone. A totemy zniszczone. Jesteśmy kwita. Nie, jeszcze jedno życzenie. I odobracanie to zawarłem w jednym życzeniu. No właśnie, nie, czyli jeszcze jedno. Chłopie, ja ci tu nabijam splendor. Splendor. O, patrz, autobus. Proboszcz Torpedo trzyma w kościele wampira. Cyrk na kółkach. Cały świat chce to zobaczyć. Sąsiad, mów coś, bo tak trochę ucichłeś. Co? Ty spałeś? Kurde. Sąsiad. Ale nudy mi tutaj pokazujesz. Jak? Jakie nudy? Czy ty uważasz, że życie księdza jest nudne? A ty uważasz, być bliżej Boga? Nie, ja uważam, że to jest... Że to jest prawdziwe powołanie, że to jest wyzwanie. Zachować się czysto. Ta gra. Sam jesteś dziwny, to jest spoko. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż. Czemu oni są tak dziwnie poubierani? Nie wiem. Ależ jasne, nasz ksiądz jest wampirem. Każdy we wsi wam to powie. Możecie spytać nawet mnie, a ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. Nie rozumiem. Aha. Włożyć sutannę, zajść do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę o łazową. No to zobaczymy. Ja, wampir Orlo, tyran piekielny, pogromca barona. To co, zagramy jeszcze na gitarze? No to zagraj coś fajnego. Pytanie, gdzie jest Jumbo na gitarze. Gdzie jest piwnica? Pewnie gdzieś na dole. Tato, czemu mam iść do góry? No bo masz iść na strych. Od kiedy piwnica jest na strychu? Aha, bo musimy włożyć sutannę. No i co? To nie tu. To nie tu. Okazuje się, że sąsiad musimy iść w drugą dalej. Stronę. A jak myślisz, kurwa, sutanna będzie żółta? Pod będzie kolor mojego swetra? Chyba nie. Dobra. Za wysoko. Włóż sutannę. Jak kurde za wysoko, przecież dobrze. Za wysoko. Musisz zejść niżej. O, tu jest sutanna. Pyk. Strój księdza. Ubrałem się. To dopiero wielka moc. I żadnej odpowiedzialności. Orlok! Orlok! Coś jeni richtig. Woli bawić się w księdza zamiast ze mną pogadać. Jak ja się mam z nim skontaktować? Pomogę ci, skarbie. Kto to przybył? Jakaś diabolina chyba, nie? A ja nie wiem. Ty patrz! Jebus, tam było napisane, widziałeś? Ty tutaj? Mm. Proszę, nie przeszkadzam. Zaczekaj, wiesz jak możemy się stąd wydostać? Jestem wam to winna. Ogarnę transport. A da się zrobić tak, żeby nie wiedział, że to ty ogarniesz? Moja ex, gdy została gwiazdą internetu, uciekła do wyższego kręgu piekielnego. Nagły wzrost jej popularności... Strasznie dziwne jest to, sąsiad. Nie rozumiem tej drogi.
bo spuściłam sąsiad, mam wrażenie, że to tak specjalnie zrobili drewniane, bo nie umieli zrobić oczu. To wyzysk! Mhm. Oni zarabiają na twojej poszli naiwności. Na przestań się kompromitować, ściągnij tę sukienkę i wracamy do naszego nietoshopa. Nie wrócę do piekła bez klątwy. Przecież masz supermoce. Zostałeś dżinem złotą rybką. Może też się do czegoś przydaj i ogarnij transport. Jesteś taka popularna. Na pewno masz kontakty. O co chodzi w tej grze? Dobra, tu jest jakiś telewizor. Nie działa. Załatw sprawę w piwnicy. Idź tam pograć, coś fajnego. No, na przykład zdradziłaś, kurwo, mnie... A nie, czekaj! To nie... Nie, to nie ta piosenka. Tu jest chyba piwnica. Chyba coś się pomyliło. Jak blokuje drzwi? Od kiedy drzwi się ciągnie? To się powinno pchać. No. Ja pierdzielę. Patrz ile wina. Jeszcze co to za debil? Pikać. Aha. Co to za cymbał był? Nie wiem. Ale pokonałem go. Coś ty za jeden. Po gówno mnie atakujesz. To za socko. Miałem czekać na księdza. Prawie aha. Mi się udało. Było blisko. Nie jestem księdzem. To tylko jasełka. Szukam gitary. Nie po to diabeł stworzył gitarę, żeby ktoś grał na niej psalmy. Musiałem ją rozdupcyć. Gdy umrę, przeszukaj moje zwłoki. Ble. Aha. W kieszeni szatanisty znalazłem black metal. Z tym to się można zabawić. O kurde. Czyli ja go zabiłem? No to mam grzech ciężki. Idę do piekła. Czyli tam, gdzie w sumie mieszkał. Black metal. A tutaj polskie kawałki w ogóle lecą. Ale jaja. No nie? No. O kurde. Kto by się spodziewał, sąsiad? Aż teraz mogę baseballem przypierdzielić. O, leci woda. Czekaj, co to jest? Dobra, co ja dalej powinienem zrobić? Masz odebrać telefon. Więc iść tam do tabernakulu, odebrać telefon. Tak, bo znowu dzwoni papuga, czyli proboszcz, mój szef. Koniec przedstawienia. Oddawaj klątwę. Mam nadzieję, że odda tak klątwę. Tak się umawialiśmy. Gdzie piosenka? Motłoch czeka. Zamknąłeś szatanistę z gitarą. Czego się spodziewałeś? Ech, dobra, zatańcz krakowiaka i daję ci spokój. Nie umiem tańczyć. Jak nie masz pomysłu, to po prostu mnie wypuść. Nie, no przecież nie może się zmarnować życzenie. Sąsiad, wtycha mnie. Zabrałeś mi super. Przepraszam. Jeżu, no to nie wiem. Posprzątaj kościół. No nie, no jeszcze każe mi posprzątać. Zaraz się wkurzę i znudzi mi się marzenie o byciu księdzem. Co ja jestem, kurde, popychadło? Wampir. Przynieś, podaj, pozamiataj, posprzątaj, zesraj. Kurwa, tak być nie będzie. Pisze, że masz zejść na ZOL. No jestem. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Co za szmaciarze. Ale mnie wkurwili. Ta gra miała być przyjemna, miała być fajna. A jak na razie to ja robię za jakiegoś sługusa. Ja tu chciałem egzorcyzmować, rozgrzeszenie dawać. A oni mi jakieś takie dziwne rzeczy robisz, sąsiad. A oni mi tutaj jakieś badziewiaki wciskają i nawet nie wiem, dokąd iść. No, idźcie na dół. Ciekawe gdzie? Do dupy chyba. No, tam jest dół. No i kij, do piwnicy znowu trzeba iść. O co tu chodzi? Ale fajna muzyka, nie? Słyszysz to? Słyszę. Dobra, muszę wyłączyć, bo przekleństwa są. Mob. Przytrzymaj, by otworzyć panel wyboru na... A, okej. Okay. Amen. Umyj ściany w kościele.
Okej. Okay. Usuń śmieci z kościoła. I to jest niemożliwe normalnie. Zamiataj tam rzecz. Gdzie? Tu? Gdzie? Usuń śmieci z kościoła. Czy on też się wlicza jako śmieć? Chyba nie. A powinien. No właśnie. Też tak uważam. Umyj ściany w kościele. O. No i proszę, da się? Proszę, umyłem. Umyłeś tu. Tak, żeś umył, że aż zniknął. Tak. Weź ten... pentagram trzeba umyć. No. Serio trzeba tak blisko podchodzić, żeby to jeszcze umyć. Co za trollololo. Umyte. Nie, te pajęczyny to chyba zostają jednak. Ja pierdzielę. Bardzo ładnie posprzątane. No, fajnie. Ogórki. Co to kurwa? Kuchenka jakaś? Czy zestaw do miksowania? Ktoś sobie przyniósł do kościoła takie coś? Tak, jak widać. I zostawił? To chyba na następny raz. No, a tutaj arbuz w ogóle pod tym. Arbuz jak? A nie, to jest krauza z ogórkami znowu. Nie wiem jak to rozwalić. Nic, no tak wpadło, że nie idzie wyciągnąć. Co za gówno. Dobra, sąsiad, daj sobie spokój z tą grą. Wiesz co, chyba się jednak nie chce nawracać. Idziemy się napić, sąsiad. Przed kościołem na ławeczce. No oczywiście, że tak. No. A później gdzie idziemy? Później to ja nie wiem. A później pomyślimy, później się sklejemy gdzieś indziej. Dobra, do widzenia widzowie, ten patostream był słaby. No. Trzymajcie się ciepło, cześć.